Cześć, jak zwykle Michał z portalu Władek.pl. Mamy końcówkę listopada, więc jest dosyć zimno, stąd też mój ubiór. Porządna czapka, naprawdę słuchajcie, nie ma co przesadzać. Czapka jest bardzo ważna, jak się pływa na morzu. Tutaj ta temperatura wprawdzie od wody niby jest troszeczkę cieplejsza, ale tak jak widzicie, co chwilę chlapie wodą. Jest zimno, przenikliwy wiatr, więc wcale nie jest aż tak śmiesznie. Słuchajcie, dzisiaj chciałem Wam pokazać, na co będziemy łowić. Pierwsze to będą pilkery. I teraz tak, czym głębiej będziemy łowić, tym ten pilker musi być faktycznie cięższy. Ja mam kilka pilkerów, tutaj mam na przykład Jacksona 150, taką większą żarówkę. I teraz słuchajcie, jeszcze jedna rzecz. Czym głębiej łowimy, tym teoretycznie ten pilker powinien być jaśniejszy, no bo tam jest mniej światła, więc jak najbardziej w grę wchodzą też również takie pilkery, zobaczcie, no typowo takie bardzo jasne, tak? Tutaj mamy na przykład 180, też bardzo łowny pilker i takim przedostatnim pilkerem, bo jeden mam już założony na wędzisku, jest też Jackson 150, tak troszeczkę taki jaśniejszy. Ja ogólnie nastawiam się na głębsze partie, na to, że będziemy troszeczkę głębiej łowić. Szyper, z tego co zdążyłem zauważyć, wywozi nas dosyć daleko, bo dopiero żeśmy wypłynęliśmy z portu, jeszcze nie zdążyliśmy zarzucić wędek, a płyniemy już prawie 2 godziny. No taka specyfika też, wiecie, tego naszego wędkowania typowo morskiego we Władysławowie, bo możecie oczywiście sobie trochę poszukać w necie, popatrzeć jak to wygląda, nie wiem, z Gdyni jak się wypływa, tak, tam się pływa na zatoce, tam jest płycej, krócej się płynie, bo około pół godziny na łowisko, więc troszeczkę więcej czasu macie na to, żeby sobie połowić, aczkolwiek tutaj wyciągamy w moim odczuciu większe ryby. Takie będę miał też przywieszki, oprócz tego jest jeszcze ośmiornica. Ośmiorniczki są założone na wędzisku, tym tutaj co właśnie pokazuję, tam jest pilker jeszcze założony i te moje ośmiorniczki. Także tak wygląda mój zestaw na dzisiaj. Postaram Wam się też przedstawić, na co te rybki brały i jak wysoko, czy częściej pilker był atakowany przez nie, czy nasza przywieszka. Thank you.
delikatnie, dobrze, że wolno ciągnę. To ty mógł złożyć.